Siemano, siemanderko. Dzisiaj filmik o tym, jaka jest najlepsza na świecie bramka szumów. Zostałem zainspirowany do tego odcinka pytaniem pod jednym z poprzednich filmików, gdzie było, że tak powiem, zestawienie dwóch przesterów naraz i mówiłem o tym, że powodują one szumy, brumy, piski itd., itd. No i ktoś tutaj, proszę bardzo, Bung, zapytał się, czy bramka szumów by nie pomogła, słuchajcie. No nie pomogłaby bramka szumów w takiej opcji. Nawet najlepsza bramka szumów, nawet ta bramka szumów, o której dzisiaj opowiem, też by nie pomogła. No bo generalnie bramka szumów to jest moim zdaniem taki efekt wysoce, wysoce pomocniczy, że tak powiem. I ludzie myślą o tym, że on jest takim efektem, który wszystko zbawi, który nam wszystko wytnie, a to tak nie jest do końca. A jaka jest najlepsza bramka szumów? Słuchajcie, najlepsza bramka szumów zaczyna się tutaj. Czyli najlepsza bramka szumów tak naprawdę zaczyna nam się w gitarze. I jeśli układ elektryczny w gitarze, elektryczny, elektroniczny, gitara elektryczna, a układ jest elektroniczny. Jeśli układ elektryczny, przystawki dobrej klasy, nie mówię tutaj o singlach dobrej klasy, które mogą sobie brumieć i raczej czasem jest to nawet pożądane dla brzmienia, ale tutaj też bramka szumów nie do końca nam to rozwiąże, no bo singiel to singiel. Natomiast jeśli jest dobry pick, jeśli jest dobry układ elektryczny, dobrze wszystko jest połączone ze sobą i dobrze wszystko jest wyekranowane, na przykład w takich Jacksonach, słuchajcie, komory ekranowania są pod każdym pick-upem, do każdego pick-up, do każdej tej komory idzie kabelek, który jest połączony z masą i z ekranem całej tutaj komory elektronicznej i ten kabelek jest dokręcony na takiej blaszce, więc jeśli mamy coś takiego, to już jest to pierwszy etap do tego, że mamy dobrą, najlepszą na świecie bramkę szumów, gdyż sama gitara w sobie nie generuje nam aż tak dużo szumów, aż tak dużo brumów i po prostu jest sama w sobie cicha. Drugi etap naszej bramki szumów, no to oczywiście kabel. Jeśli kabel jest dobrej jakości, jeśli kabel jest dobrze wykonany, jeśli kabel ma odpowiednie izolacje, jeśli kabel ma odpowiedni oplot masy, jeśli kabel ma odpowiedni w środku rdzeń przewodzący, jeśli po prostu jest na dobrych wtykach i wszystko jest w nim zrobione zajebiście, tak jak na przykład w kablach Reds Music, nie muszą to być kable Reds Music, bo może być na przykład może być też na przykład Fat Cable, nie? O, może być Fat Cable, może być tam, nie wiem, może być Dawid dla Boga, taki oto, może być tam jakiś Zomer, Klotz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Monster Cable. Wybór należy do Was. Ja używam dużo kabli Reds Music, właściwie w najwięcej, ale generalnie jeśli kabel jest sam w sobie dobry, no to to jest kolejny etap tego, że mamy dobrą bramkę szumów i że to wszystko nam działa. Teraz jeśli używamy samego kabla, samej gitary i wzmacniacza, to przechodzimy sobie do wzmacniacza gitarowego. I wbrew wszelkim pozorom, tutaj również mamy do czynienia z tym, że niektóre wzmacniacze mogą po prostu szumieć, mogą po prostu brumieć, mogą po prostu być źle w środku zrobione, mogą po prostu nie działać tak jak powinny, mogą po prostu być kiepskie, jeśli chodzi o szumy i je generować. Mogą to być również zawodowe wzmacniacze, które same w sobie generują szumy i brumy. Takimi wzmacniaczami na przykład jest PV6505, PV5150, który na kanałach czerwonych ma konkretne szumy. Ja osobiście na przykład mam problem z mesą Boogie Single Rectifier, która mi generuje w moim pomieszczeniu, w którym tutaj przebywam, konkretne szumy. Marshall mi powoduje konkretne szumy i brumy, których nie mogę się pozbyć w jakikolwiek sposób i co jest tego przyczyną, zaraz do tego dojdę, więc są po prostu wzmacniacze, które same w sobie mogą to generować, więc taki wzmacniacz, jeśli go mamy, jeśli jest dobry, jeśli nie powoduje sam w sobie szumów i nie powoduje brumów, jest to kolejny etap zajebistej, konkretnej bramki szumów i po prostu bramki szumów na świecie najlepszej. Ale są osoby, które dodatkowo jeszcze używają efektów
gitarowych. Jeśli używają efektów gitarowych, no to muszą je czymś zasilać. Możliwości zasilania efektów gitarowych jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i generalnie od baterii poprzez jazdę drugiego, na przykład wokalisty na rowerze i napędzającego prądnicę przez zasilacze. I tutaj właśnie chciałem o tym wspomnieć. Zasilacz efektowy jest to kolejna bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o efekty gitarowe, i znowu będą nam się tutaj generowały jakieś brumy. Oczywiście po pierwsze mamy pętlę mas i połączenie kilku efektów, nawet na jednym zasilaczu, czasem może powodować brumienie. Czasem same efekty w sobie mogą powodować brumienie, bo tak samo jak wzmacniacze mogą być zrobione tak, że coś z nich po prostu brumi i są wadliwe. Czasem pewne konfiguracje efektów powodują brumy. Czasem cyfrowe efekty z efektami analogowymi nie bardzo się lubią. W tym momencie pomaga izolacja. Izolacja takiego zasilacza. I na przykład tutaj mamy trzy wyjścia, które tak naprawdę nie są izolowane, tylko jest to po prostu jedno wyjście rozdzielone na trzy sygnały i możemy sobie do tego podłączyć trzy efekty. One nie są w pełni izolowane i nie jest to tak, że każdy jest osobno, tylko po prostu jest to podzielone, aczkolwiek taki cioks jest już dobrym zasilaczem i czasem takie nie do końca izolowane zasilacze również potrafią zrobić robotę. Te najwyższej klasy, te najdroższe, gdzie każde wyjście jest totalnie izolowane, czyli w jednej takiej kostce mamy na przykład 9 wyjść zasilających i każdy jest tak naprawdę osobnym zasilaczem, no to są już bardzo drogie rzeczy i to są bardzo, bardzo rzeczy pożądane. Osobiście ja sam takich rzeczy nie posiadam i nie mam takiego czegoś jak takie super, super drogie zasilacze. Raczej wszystkie zasilacze, które mam, są to zasilacze takie trochę mniej zaawansowane i troszeczkę inaczej działające. Nawet te Joyo czy tam Kalain, które używam, to one są izolowane, ale są izolowane, chyba to się nazywa galwanicznie. Działają, dają radę, ale to jeszcze nie jest ta najwyższa półka, więc generalnie ode mnie kolejnym etapem najlepszej bramki szumów jest po prostu to, że mamy zajebisty zasilacz. Jak mówię, czasem mogą być to tańsze zasilacze, im droższy, im bardziej izolowany, tym oczywiście lepszy. Czasem może nam się to udać również na Daisy Chainie, na jednym zasilaczu. Joyo ostatnio zrobiło takie urządzenie, nie pamiętam jak się teraz nazywa, ale jest taka malutka kosteczka, którą wpinamy pomiędzy zasilacz i potem z tego dopiero wychodzimy sobie na efekty i to ma naprawiać takie zasilacze, które są gorsze. To urządzenie do mnie gdzieś tam jedzie podobno, więc to sobie będzie można sprawdzić. Mam jeden taki zasilacz, który jest izolowany, już Wam go pokazuję. O, takiego AC Ridera od Cioxa, starego, już nieprodukowanego. Jak widzicie, tutaj są trzy sekcje zasilacza, każda po dwa efekty i te 9-woltowe, które świecą się na czerwono, z każdej można zasilić dwie kostki i to są dwa tak jakby osobne zasilacze izolowane od siebie. Czyli na przykład te dwa tutaj wyjścia mogą nam zasilić efekty przed preampem, a te dwa mogą nam po preampie, czyli w pętli efektów i teoretycznie nie powinna zrobić nam się tutaj żadna pętla mas i teoretycznie powinno być tutaj wszystko w porządku i wszystko powinno elegancko działać. Sama pętla mas jest to takie zjawisko, które trochę denerwuje gitarzystów od samego zarania tego, jak efekty istnieją, jak je łączymy i po prostu no, jest to coś, z czym można zawalczyć, z czego można się pozbyć, ale trzeba nad tym trochę popracować. Podejrzewam, że 90% z nas problem z pętlą mas gdzieś tam ma i 90% z nas powinno się tym problemem zająć. Wiele osób właśnie w tym momencie zastosuje bramkę szumów w kostce. Te bramki szumów oczywiście są różne. Przykładowo pokazuję tutaj bramkę szumów firmy Joyo, znanej i lubianej. Słuchajcie, oczywiście można. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, najlepszą bramką szumów jest
pozbycie się wszelkich źródeł brumienia i szumienia, jakie są tylko możliwe, czyli znalezienie takiego wzmacniacza, który nie brumi, znalezienie takiego kabla, który nie generuje żadnych pisków, brumów, szumów i pierdów, znalezienie takiej gitary albo wyekranowanie swojej gitary, która również to zrobi, znalezienie takiego zasilacza, który to zrobi, efektów gitarowych, które szumów nie generują i brumów nie generują, i wtedy generalnie takiej bramki najprawdopodobniej używać wcale nie będziemy musieli. Taka bramka szumów jest to takie naklejenie plastra na ranę, która powinna być zszyta. Jest to coś, co zadziała, jest to coś, co oczywiście będziemy mogli sobie ustawić i jest to coś, co nam pomoże, ale generalnie mówię, wyeliminowanie wszystkich źródeł, które mogą powodować brumy, jest pierwszą, podstawową i najlepszą na świecie bramką szumów. Mógłbym ten filmik skończyć w tym momencie, ale jest jeszcze jeden element, który muszę poruszyć. Wspomniana przeze mnie Mesa Boogie Single Rectifier, z którą mam dosyć konkretne problemy, jeśli chodzi o brum. Jak widzicie, tutaj jest nawet wpięta bramka szumów, taka już bardziej zawodowa, Stereo Noise Suppressor NS50 Bossa Pro z lat 90. chyba. To jest całkiem zawodowy sprzęt. Ona jest wpięta w pętlę tego wzmacniacza. A ten wzmacniacz i tak brumi. Dlaczego brumi? Bo sieć elektryczna, jaką mam tutaj w tymże pomieszczeniu, sieć elektryczna, do jakiej wszystko, co ja tutaj mam, jest podłączone, po prostu generuje to, że gdzieś tutaj coś mi się popierdoliło i robi się coś po prostu złego i jest ten brum taki niefajny. To samo zresztą mam na wzmacniaczu tutaj tymże, czyli na Marshallu. Na Marshallu tym 6100, czyli 6100, on też mi na tym kanale takim najbardziej przesterowanym brumi, nawet jak nie ma wpiętego żadnego efektu, żadnego niczego przed, żadnego zasilania, po prostu samego kabla brumi i nie mogę się tego pozbyć. Dodatkowo mam ten problem, o którym teraz chciałem powiedzieć, może ktoś mi wyjaśni, co tutaj się dzieje, dlaczego tak się to dzieje. Słuchajcie, jak dotykam strun, jak gram na mesie, jak na przykład dotykam strun i dotknę sobie tutaj tego elementu, to kopie mnie prąd, czyli pewnie jakieś tu jest przesunięcie fazowe w samym gdzieś zasilaniu sieci elektrycznej, więc taka sieć elektryczna będzie miała równie konkretny po prostu wpływ na to, że coś nam brumi. I na koniec jeszcze, jeśli już występujecie na scenie, jeśli już generalnie gracie koncerty i jesteście tacy trochę bardziej ogarnięci, pojawia się jeszcze jeden problem, który będzie nam powodował, a właściwie to może nawet dwa, które wam będzie powodował brumy. Jeden to jest na pewno ten prąd, o którym przed chwilą powiedziałem, ale chciałem wspomnieć o świetle. Światło, czyli całe tutaj nasze oświetlenie sceny i to wszystko, co powoduje, że koncert zajebiście wygląda, to po prostu masakrycznie będzie wpływało na wasze przetworniki, na wasze gitary i na wszystko, co tam macie, i to po prostu będzie powodowało to, że gitara będzie wam brumiała. Tutaj znowu powracamy sobie do tego pierwszego naszego etapu, czyli do tego, że no, powinno się mieć dobrą gitarę i tak, i to wszystko powinno być super, super ogarnięte w tej kwestii, ale czasem to może też nie pomóc. No i oczywiście na scenie też mogą nam się pojawić dodatkowe elementy w postaci tego, że na przykład konsoleta jest źle podpięta, że właśnie prądy na scenie się nie zgadzają, albo że wszystko jest podłączone do jednego prądu i że robi się nam znowu jakaś pętla mas. I to wszystko rzeczywiście powoduje, że czasem warto użyć tej normalnej bramki szumów, tego efektu, który jest bramką szumów, ale jak powiedziałem, jeśli sobie wyeliminujecie wszystkie źródła brumienia, to możecie tego brumienia się pozbyć w zupełnie inny sposób, czego ja wam życzę, i po prostu to jest też bardzo dobra nauka i bardzo dobra zabawa, ażeby to zrobić i wtedy wykorzystać tą bramkę w samej już ostateczności jako efekt pomocniczy. Ja osobiście bramek szumów staram się nie używać,
Poszedłem kiedyś do Licy porozmawiać z nim o sprzęcie. On też za bardzo stara się ich nie używać. Lica to w ogóle lubi, jak mu czasem też coś brumi, bo czasem taki brum na nagraniu robi fajnie też, jak jest gdzieś tam nie taki, oczywiście, wiecie, no świszczący, harczący i zabijający wszystko inaczej, znaczy wszystko inne swoją głośnością, ale czasem taki gdzieś tam delikatny brum pod spodem, jak na przykład przestaniemy grać, że to nie jest takie wycięte jak w Rammsteinie i takie suche, tylko zostaje nam to ta żywa energia z całości pomieszczenia, w którym gramy i tak dalej, i tak dalej. Czasem to może być też pożądane. Taki oto dzisiejszy odcinek o najlepszej bramce szumów. Trochę taki, że tak powiem, tytuł był zwodzący, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, o co w nim chodziło i że skumaliście moje przesłanie. Dziękuję bardzo za oglądanie wszystkich odcinków. Dziękuję za oglądanie odcinków poprzednich, za oglądanie odcinków następnych. Dziękuję za to, że jesteście w społeczności fogowej i że po prostu działamy razem. Props dla Was za to. Mówił do Was Ksanty, The Folk Master. Bye.